Zawsze mówiłem, że słodkie wódki niebezpieczne. Ale czy to kto kiedy doszedł z kobietą do ładu? Zachciało się jeni nalewki na suszonych owocach. Elegancko, mówi, będzie jak w pierwsze święto do wuja Orzechowskiego, jak przyjdzie w goście z taką ratyfikacją doskoczyć. Ano jak elegancko, to elegancko. Kazała mnie kupić matkę spirytusu, wzięła pół kila tego suszonego kompotu i dawaj nalewkę robić. Chciałem trochę spirytusu na lewo przykaraulić, no, ale się nie udało. Genia cały czas na ręce się mnie patrzyła. A potem czerwonym lakiem gąsiorek zamurowała na cement i na szafie postawiła, żeby go ciągle mieć na oku względem mojej osoby. Ja tam, ma się rozumieć, nalewki nie amator, ale serce człowieka boli patrzeć na to świętokradztwo. Jabłka, suszone śliwki, morele i insze gruszki zgrubiele od alkoholu po gąsiorku sobie pływają zalane w drobny mak, a ty, wolny, nieprzemuszony obywatel, pragnienie odczuwasz, a głupie warzywo wyskokowe napoje ciągnie. No, przykry to był widok. To ty rzadko kiedy rzucałem okiem na szafę. 2 tygodnie to się ciągło, aż koniec końców Genia mówi, że trzeba nalewkę zlać do butelek. A no jak zlać, to zlać. Zleliśmy, a ona znowuż butelki lakiem pieczętuje, zamkła ich później do szafy, klucz zabrała i pojechała do Piaseczna do swojej siostry po indyka. Ja siedziałem na ten pijany owoc, co został w gąsiorku, patrzę i zły jestem jak wielka anielka na całe ogrodnictwo, PGR i wszystkie szkółki owocowe w Polsce. Na to wchodzi szwagier Piekutoszczak i pyta się, czy to faktycznie owoc w spirytusie się moczył? Zaznaczam, że rzeczywiście tak jest. Wtedy więc szwagier zdjął marynarkę, poprosił mnie o wyrzymaczkę i dawaj każdą jedną śliweczkę, czyli też jabłuszko, przez nią przepuszczać. Ja patrzę i oczom nie wierzę. Pół salaterki nalewki z tych wymoczków natoczył i mówi, że wiedza ludzi uczy mechanicznym przyrządem się posługiwać, kiedy nie ma innego wyjścia. Takim prawem postanowiliśmy tej nalewki spróbować. Na zakąskę nie było nic w domu, tylko gorzkie migdały i rodzynki, co ich sobie Genia do ciasta naszykowała. Z siłą wyższą nic się nie poradzi. W taki sposób zmuszone byliśmy pić pod rodzynki. Ale żeby żona się nie połapała, że jej dodatki do ciasta szlak trafił, to po 2 kieliszkach zakąszało się jednym rodzynkiem. Zawsze mówiłem, że słodka wódka produkt niebezpieczny i okazało się na moim. Głupią salaterką nalewki zaleliśmy się w dym. Piekutoszczak, jak to człowiek w pijanym widzie, niespodziankę chciał Genii zrobić i mówi, że świątecznymi porządkami trzeba się zająć, kobietę wyręczyć. Postawił na stole krzesło, na krześle cukiernicę, wlas na to i dawaj żerandol proszkiem do zębów czyścić. No i ma się rozumieć, zleciał na zbite twarz, żerandol z całym nabojem urwał i potłukł w drebiazgi. Ale to jeszcze nic. Najważniejsze, że krótkie spięcie się zrobiło i w całym domu światło zgasło. Ludzie ciasta pieką, firanki zakładają, porządki uskuteczniają, a tu ciemno jak w kinie. Wiadomo, raban się zrobił straszny. Wszyscy krzyczą, światła! A tu Piekutoszczak żerandol urwał. Na to wszystko przyjechała z Piaseczna Genia z żywym indykiem. Przy samym wejściu poślizgła się o jakieś cholerę gruszkę, wykoleiła się i ma się rozumieć, wyrżyła główką o komodę, aż z niej baranek razem z rzeżuchą spadł. A indyk drań uciekł na piec. A Genia jak nie zobaczy, co się stało, jak nie zacznie nas gzymsem od firanek bierzmować, ledwośmy prysnęli. Całe szczęście, że na drugi dzień dała się jakoś ugłaskać, bo jej ciasto ładnie wyrosło. No nie mam racji, że nalewka tronek niebezpieczny?